Cześć, witajcie kochani na kanale Gosiowy Świat. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi zakupami z miesiąca sierpnia. Zacznijmy od szeleszczenia. Zacznijmy od sklepu Filigranki. W Filigrankach trafiłam na najnowszą kolekcję Something Else ze Scrap and Me. Bardzo, bardzo mi się spodobała. Jak wiecie, ja często... Czasem mi się trafi jakiś męski projekt i ta kolekcja się świetnie też do tego nadaje. Ostatnio coraz więcej wychodzi takich fajnych kolekcji Vintage Men od Craft and You. Też świetna męska kolekcja. No i ta jest też super, naprawdę bardzo mi się podoba. Zresztą nie tylko do męskich, ale do takich podróżniczych, vintage'owych, travelowych, travel journalowych prac. Naprawdę jest świetna. Bardzo Wam ją polecam. Nie wiem, czy ktoś już ją pokazywał, czy jeszcze nie, ale jest piękna. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka, w ogóle ten niebieski, taki przemglony delikatnie. Tutaj wycinka z gazet. Tutaj jakieś narzędzia do rysowania, nie wiem do czego jeszcze. Nie znam się, to pewnie jakiś cyrkiel, ale bardzo fajny. Zaprojektowane przez Klaudię Szpunar. Śliczne, naprawdę bardzo, bardzo śliczne papierki. O, i dechy oczywiście. Ten wzór desek to chyba mi się nigdy nie znudzi w żadnych papierach. Tutaj mamy napisy. Szkoda, że po drugiej stronie desek. To minus tej kolekcji. Bo napisy są fajne, naprawdę. Don't worry, be happy, be yourself. Wszystko po angielsku. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajne. Idźcie bokiem, przodem. No też to może posłużyć jako strona w albumie, czy w kartce, no ale oczywiście można też super wyciąć napis. Tutaj mamy kolejne jakieś pismo, jakiś motocykl. Świetne, świetna kolekcja. O, i tutaj pismo tylko na czarnym tle. I tu piękne, taka mięta, seleden z takim beżem. Śliczna, śliczna, śliczna kolorystyka. Bardzo fajna. I tak się fajnie wpasowała w ten męski klimat. Kolory takie kobiece, ale tutaj naprawdę, naprawdę bardzo fajne połączenie. I paski. Bardzo fajna kolekcja. Bardzo Wam ją polecam do męskich prac. Jeśli chcecie, jeśli coś robicie, to naprawdę fajna, fajna kolekcja. Dobra, co ja tam sobie jeszcze kupiłam? Kupiłam sobie wosk. Pastę woskową Kameleon Brzoskwinia. I ona bardzo fajnie wygląda. Zaraz tutaj kawałek. Kawałek czarnego papieru, bo on najfajniej wygląda na czarnym oczywiście. O, gdzie wpada w taki róż. Nie wiem, czy to widać na filmie. Mam nadzieję, że tak, troszeczkę widać. Ja mam też taką zieloną. Kiedyś sobie jeszcze kupiłam. Też jestem z niej zadowolona. Ale o, ta jest świetna. Także to kupiłam sobie w Filigrankach. Tam teraz będę miała brudnego balucha. Dobra. Kupiłam sobie taki 3D powder. Mogliście go zobaczyć w moim filmie takim dla sklepu Scrap Passia z albumem tagowym. Używałam go jako piasek. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Fajnie wypełnia kompozycję właśnie do takich morskich prac. Kupiłam sobie mikrokulki szklane w kolorze miedzianym. Też bardzo fajne. Ja w ogóle ostatnio jakoś tak szaleję na punkcie mikrokulek. Lubię je używać w shakerach. Kupiłam sobie zestaw kwiatków, tych takich chryzantem różnokolorowych. Już go tutaj wykorzystałam. Tam więcej sobie tego kupiłam, ale już wykorzystałam do prac. Bardzo lubię te kwiatki. Bardzo fajnie pasują do różnych prac. Co ja sobie jeszcze kupiłam? Kupiłam sobie taki klej w kropelkach. Ja tego czasem używam właśnie, żeby gdzieś coś podkleić, przykleić. Fajne, fajne to jest. Jakiś mały kwiatuszek, jakiś miał mały guziczek. Naprawdę mi się to fajnie sprawdza. Także często to kupuję. Już mi się skończyły. Kupiłam sobie też tekturki z napisem Bułgaria. To dla naszego, Boże, przepraszam, do naszego albumu
z wakacji. Tutaj napis Tatry. Będę potrzebowała jeszcze do tego góralskiego albumu, który już kończę robić. I czarny ciągnik też właśnie w jednym projekcie. Zobaczycie, mam nadzieję, jakim. Mam nadzieję, że uda mi się go wpasować. I ten traktor z filigranek bardzo, bardzo mi się podobał. I co? I to chyba wszystko. Tak, to wszystko, jeśli chodzi o filigranki. A w sklepie Hobby Place trafiłam na ten dziurkacz. Po prostu jak tylko zobaczyłam, że są, że się pojawiły, no to nieważne, ile tam miałam pieniędzy na koncie, ile mi brakowało, od razu poleciałam kupić ten dziurkacz, bo bardzo, bardzo mi się podoba ten wzór, a wiemy wszyscy, jak jest rzadko na naszym rynku on się pojawia. A jest naprawdę bardzo fajny, bardzo mi się podoba i bardzo się cieszę, że udało mi się go upolować. No i tam w Hobby Place wziąłam sobie te moje taśmy dwustronne. To zawsze Wam pokazuję w moich filmach. Także niedużo, a całkiem sporo. W Paper Concept. W Paper Concept kupiłam sobie papiery białe, wizytówkowe do stron albumów. Kupiłam sobie, bo był bardzo przeceniony, już nie pamiętam na ile, ale kupiłam sobie właśnie art journal z chyba to jest piątek 13, z tego co kojarzę. Tak, piątek 13. Tak chciałam zobaczyć, jak to wygląda, czym to się różni w ogóle od takiego, który my sobie same robimy. No i w zasadzie niczym szczególnym się nie różni, można sobie spokojnie coś takiego zrobić w domu. Ale to z drugiej strony kosztuje 9 zł, chyba mnie to kosztowało, czy mniej. Więc to taki kaprys. Na pewno to w zimie będę sobie tutaj chlapać i mediować, bo ostatnio bardzo to lubię, a teraz nie mam na to czasu. I wiecie co jeszcze? Aha, i jeszcze sobie wzięłam taki dziurkacz tagowy. On był bardzo przeceniony, ja chyba za niego zapłaciłam połowę ceny. On normalnie kosztował prawie 70 zł, a ja zapłaciłam chyba 30 parę złotych. On wycina nam taki wzór. Ja go wzięłam z myślą o albumach i o matach tych, wiecie, wyciąganych w górze albo z boku. I już jeden album z jego użyciem zrobiłam. Bardzo fajnie się to sprawdza i jestem z tego mega, mega zadowolona. To jest ten od We Are Memory Keepers. Bardzo, bardzo fajnie się sprawdził i cieszę się też, że go upolowałam na promocji. Także w Paper Concept też niedużo rzeczy. Coś tam jeszcze kupiłam sobie w sklepiku na strychu. Kupiłam tekturki, które już zużyłam i które już poszły w projekcie. To był wózeczek i łóżeczko. Co jest? Aha, wziąłem sobie takie spiralki. Bardzo fajnie wypełniony projekt. Takie metalowe, one są srebrne, ale te są takie metalowe, bo te różowe i żółte to są plastikowe. One są takie leciutkie, a te są takie cięższe, ale bardzo fajnie wypełniają projekt. Cieszę się, że na nie trafiłam, bo super można wypełnić kompozycję kwiatową. A propos właśnie kwiatów, to wzięłam sobie takie róże, też już je zużyłam po części, ale są piękne. Wiecie co, nie pamiętam co to za firma, ale różyczki są piękne. Takie wypełnione, takie duże. Zobaczcie, one mają no prawie 5 cm. Dobre 4,5. I też pięknie, pięknie się nadają. Te, widzicie, różne kolory sobie wzięłam. Takie barwione delikatnie, mocniej, takie delikatnie różowe i takie fuksjowe. I jakieś tam zielone różyczki sobie wzięłam, to nic takiego nowego. Także to był sklepik na strychu. Teraz przejdźmy może do Scrap Passy, bo mam tutaj na wierzchu. W Scrap Passy wzięłam sobie niedużo rzeczy, ale wzięłam sobie rzeczy, że tak powiem, kosztowne. Tutaj wziąłam sobie jeden arkusz papieru z Craft and You Design Amore Mio. Ja na razie nie wzięłam całej kolekcji, ponieważ no, nie jest mi do niczego potrzebna, a jednak mam sporo zalegających papierów, ale ten arkusz szczególnie mi przypadł do gustu, bo jest w moich kolorach, jest miętowy, ma po bokach kwiaty i bardzo bym chciała spróbować zrobić jakiś layout
Dlatego z tą myślą wziąłem sobie ten jeden arkusz papieru. Cóż ja tu jeszcze wzięłam? Oczywiście wzięłam sobie sówki i kredki. To są takie guziczki, całkiem spore. Oczywiście, jak zwykle, nie spojrzałam na rozmiar. Ale to nic, one mi się przydadzą. Rok szkolny się zaczął, zobaczycie je niedługo w jednym z projektów. Wzięłam sobie wykrojniki, ramki. Poluję jeszcze na te takie półokrągłe, ciągle ich nie ma, ale to są świetne. Po prostu Craft & You Design ma świetne wykrojniki i ta ramka świetnie się wpasowuje w kartki 15x15. Bardzo mi się podoba właśnie użycie tego typu ramek w kartkach i w końcu powiedzmy dorobiłam się tego wykrojnika. Kupiłam sobie też taką mandalę od Marianne Design, tylko że ja to sobie wzięłam bardziej jako serwetkę, spodobał mi się ten wzór, jeszcze nie wycinałam, jak wytnę to na pewno Wam powiem i pokażę, z jakiego to jest wykrojnika, ale będzie fajne uzupełnienie, bardzo, bardzo piękny wzór, bardzo mi się ten wzór spodobał. I wzięłam sobie banerki od Craft & You Design, na które bardzo długo polowałam. Znaczy może nie tyle polowałam, bo one są cały czas dostępne, tylko no długo na nie czekałam, żeby w końcu je sobie kupić. No i ten czas nastał, kupiłam i mam. I to są moje małe zakupy w sklepie Scrap Passion. I co? I jak wiecie z kanału Iwonki, w Lublinie pojawił się sklep Teddy. No i ja pojechałam tam z mężem na zakupy. No i słuchajcie, przepadłam. Miałam wziąć kilka rzeczy, wzięłam trochę więcej niż kilka. Już Wam pokazuję, tu już otworzyłam sobie taśmę piankowa. Taśma piankowa 5 metrów za 4 zł. Myślę, że się będzie sprawdzała, fajna cena. Wzięłam na spróbowanie. Wzięłam sobie też taśmy dwustronne, te, które są wszystkim znane wtedy. Wzięłam sobie coś takiego jak kosteczki 3D, jest 320 sztuk, też były po 4 zł, tu już mi mąż gwiznął jedno opakowanie, dlatego jest otwarte. Ale mam nadzieję, że tutaj widać, widzicie, całkiem sporego rozmiaru kosteczki, 320 sztuk za 4 zł. Także też, no cóż, wpadły do koszyka. Same wpadły. Klaski do kleju, to nic ciekawego. Co mnie zaciekawiło bardzo? Mech. Mech był w przeróżnych kolorach. Ja mam swój zielony, ale jak zobaczyłam ten brudny róż i ten taki, no taki jesienny, można by go nazwać, no to nie mogłam przejść obok tego obojętnie. No niestety, dlatego padło do koszyka. Dobra, kolejna sprawa. To są te drewienka. Ja widziałam je na filmie u Emilii. Ona je świetnie wykorzystywała w kartce. Mam nadzieję, że coś takiego spróbować zrobić. Listki to tak bardziej jako dekoracja jesienna stołu mojego tutaj w domu, to nieważne. Koronka. Ta koronka była droga, bo to jest za 1,10 m, ale ta koronka mi się tak podobała, że też musiała wpaść do koszyka. Kolejne koronki, tu już jedną rozpakowałam. Ona waha po 6,50, to mi się wydaje, a ta po 4 zł. Ta jest podklejona. No to jest taka sama jak ta, tylko ta nie jest podklejona. Ja lubię tego typu koronki, dlatego, a już mi się ten kolor zwłaszcza skończył, więc tutaj wzięłam bez wahania. Nie wskoczyło, sama włożyłam na koszyk. Wzięłam sobie złotka, płatki metaliczne złote. Ostatnio miałam przyjemność na warsztatach online Karoliny Bukowskiej, art żurnalowych, używać tego typu złotek. Bardzo mi się ten efekt spodobał, więc za 4 zł wzięłam sobie takie opakowanie. Będziemy się bawić, będziemy się uczyć. Cóż ja tu jeszcze dorwałam? Dorwałam jeszcze takie akcenty. Chciałam powiedzieć, kompozycje kwiatowe z perełek za 4 zł, z perełek, z półkryształków za 4 zł. Z myślą o moim góralskim albumie, bo wydaje mi się, że się fajnie w niego wpasuje.
Wzięłam sobie słomeczki papierowe, bo ostatnio mam na nie fazę, już też mam kilka innych kolorków. Wzięłam sobie naklejki z łapaczami snów za 6,50, ale bardzo mi się spodobały. Do takich vintage'owych projektów, tak, już mam w głowie pewien projekt, tylko wiecie, no ja go na razie mam w głowie, nim przejdę do niego, do jego realizacji, to ho, 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 jeszcze trochę czasu minie. No ale mam spinacze, klamerki, to myślą o użyciu ich do tych guziczków. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy je na 100% użyję. Jak nie, to użyję je do jakiegoś innego projektu. Wzięłam sobie jeden. Były różne arkusze papieru, ale jak wiecie, jak wiem, że nie wykorzystam w danym momencie, to staram się teraz ograniczać. A te na pewno wykorzystam, bo mi się bardzo podobają. Tutaj takie miętowe kółeczki, kwiatuszki. Kolejne kwiatuszki. Deski oczywiście. Ja już widzę kartki z użyciem. Ta tak średnio mi się podoba. Kropeczki. No wróżyczki. Już widzę kartki z użyciem tych papierów. Dlatego to jako jedyne wzięłam. No i ogromny, ogromny wybór pół kryształków i pół perełek. Bardzo piękne serduszka. W ogóle muszę je w końcu otworzyć. Otworzyć i otworzę na białej kartce. No zobaczcie, śliczne są. Mam nadzieję, że tutaj coś zbliża. Są bardzo, bardzo fajne. Bardzo mi się podobają. Ja wziąłam też sobie zwykłe takie kryształki białe, takie różowe. One są od najciemniejszego do najjaśniejszego. Tego typu kryształki też bardzo często używam. Takich kryształków, tych takich brokatowych, błyszczących. I takie większe. Takie większe, te fajnie też otworzę. O, zielone i złote. Bardzo, bardzo mi się podobają. Dobrze, będziemy kończyć. Pewnie wyszedł trochę przedługi film. Miało być krótko, zwięźle na temat, a pewnie się jak zwykle rozgadałam. Więc co? Więc na razie Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam na moje kolejne prace, na moje kolejne zakupy. Filmy się rzadko pojawiają, nie dlatego, że ja rzadko tworzę, tylko dlatego, że ja pracuję 8 godzin dziennie przed komputerem i jak wracam do domu, to już mi się nie chce mojego komputera włączać. Ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że filmy się będą pojawiały częściej. Dobra, już Wam nie zawracam głowy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.